Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kołka. Szanowni Państwo, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o przygotowaniu auta do zimy, prawda? Jak przygotować się, aby nie mieć jakichś sytuacji awaryjnych, podbramkowych. Oczywiście wszystkiego nie da się przewidzieć. Samochód czasami żyje swoim życiem. Dzisiaj jest sprawny, jutro nie. Dzisiaj podpowiem Państwu, jak w okresie zimowym, choć niekoniecznie, gdy zawiedzie nas najczęściej w takim okresie awarią ulegają akumulatory, jak uruchomić nasz pojazd za pomocą kabli rozruchowych. Zapraszam. Proszę Państwa, czyli sytuacja, kiedy pojazd nie chce się uruchomić, rozrusznik bardzo słabo kręci, silnik nie załapuje, stoimy. Oczywiście, żeby odpalić auto za pomocą kabli, potrzebne są nam oczywiście kable rozruchowe. Kable dostępne i w stacjach benzynowych, w marketach, w sklepach motoryzacyjnych. Czym kierować się przy zakupie samych kabli? Oczywiście jakością. Jakością, Szanowni Państwo, to są kable, które mają, moje kable prywatne, które mają około 20 lat. Takich kabli już Państwo nie dostaną w sklepie. Dzisiaj na rynku raczej dostępne są kable rzędu 20-30 zł. Powiem krótko, może spełniające swoje funkcje, ale na pewno nie przez tyle lat, co te. Dlatego kable, jeżeli jesteśmy w stanie je wziąć do ręki, czy wyjąć z opakowania, sprawdźmy, czy są elastyczne, czy krokodylki, zarobione przewody dobrze, żadnych luźnych rzeczy. Najlepiej jakby krokodylki były wykonane z miedzi, wtedy dobrze przewodzą prąd, nie śniedzieją. No i sam kabel, plecionka miedziana najlepiej, żeby była. I cóż, przystępujemy do uruchomienia. Czemu nie chcę uruchomić? No akumulator słaby, stary, czy też inne powody temu muszą być. Musimy mieć oczywiście również i samochód dawcy prądu. Dawca prądu, sprawny technicznie, akumulator najlepiej również naładowany, najlepiej gdyby świeżo zgaszony silnik był, wtedy mamy pewność, że akumulator da radę. Najważniejsze rzeczy, tak jak Państwo widzą, kable w dwóch kolorach, czarny, czerwony, z jednej i z drugiej strony. Zasada podpinania kabli. Czerwony do plusa. I od samochodu dawcy, i od samochodu biorcy. Czarny oczywiście do minusa. Bardzo ważna rzecz przy podpinaniu samych kabli. Trzymamy przewody tak, aby nie stykały się. Czyli przystępujemy już do podpinania kabli do akumulatora. Jedno auto mamy już w zasadzie przygotowane. Wystarczy jeszcze tylko nam plusowe zaślepkę zdjąć. Otwieramy auto dawcy. Oczywiście ustawiamy sobie auta w ten sposób, aby długość kabli nam starczyła. Także te kable, które ja posiadam, mają około 2 metrów. Tutaj mamy około metra z kawałkiem. Przystępujemy do podłączenia. Najpierw plusa. Dobrze, żeby się nie ześliznęło. Następnie minus. I tutaj, gdybyśmy teraz sobie dotknęli, zaiskrzyłoby. Dlatego bardzo ważne, aby trzymać osobno.
i do auta, które potrzebuje pomocy. Najpierw plus, a potem minus. I w ten sposób podłączone akumulatory i sam sposób uruchamiania sprawdzi się. Dwie szkoły, szanowni państwo, lub w ten sposób, lub inna szkoła mówi o tym, aby biegun minusowy podłączyć bezpośrednio do elementu metalowego silnika, czyli jak na przykład łapa do wyciągania, prawda? Też to spełni funkcję. Skąd ta szkoła powstała? Proszę państwa, w ten sposób pomijamy drogę ewentualnej awarii przewodu masującego silnik do nadwozia. Bo to, że nie możemy uruchomić silnika, nie musi być koniecznie przyczyną akumulatora. Tutaj, jak państwo zobaczą, od bieguna minusowego idzie przewód miedziany, który jest przykręcony do silnika, prawda? I on przekazuje tą masę bezpośrednią na silnik. I awaria jego, czy przez utlenienie, przerwanie, też może być spowodowana temu, że nie możemy uruchomić silnika. Dlatego ten sposób, który w tej chwili pokazałem, omija po prostu tą drogę. Bezpośrednio minus jest podany na silnik. Jeżeli jest wszystko w porządku, jak najbardziej ta metoda klasyczna, czyli plus do plusa, minus do minusa, będzie działać. Ale gdybyśmy mieli problemy z uruchomieniem przy takim ułożeniu, można, zalecam, podłączyć przewód minusowy bezpośrednio na silnik. Dlatego teraz przystąpię do sprawdzenia, czy da się uruchomić. Wszystko w porządku, silnik odpalił od pierwszego zakręcenia. Czyli sytuację mamy awaryjną, zażegnaną. Cóż jeszcze trzeba by powiedzieć o tej metodzie? Zapewne zadają sobie państwo pytania, czy samochód biorcy powinien pracować, czy też nie. Jeżeli ma sprawny absolutnie akumulator, to na zgaszonym silniku. O tym mówiliśmy też tydzień temu. Dlaczego? Po prostu podczas pracy silnika pracuje jego oczywiście elektronika, wszystkie czujniki, akumulator pracuje i takie podanie prądu do biorcy, prawda, to jest dość duże natężenie, nagły spadek napięcia w całej instalacji w silniku. Różnie elektronika, która jest wszechobecna w dzisiejszych pojazdach, może zareagować. Dlatego silnik zgaszony i wtedy na pewno się nic złego nie stanie. Dlatego jeżeli użyczamy prądu, to zawsze ze sprawnego pojazdu. Proszę państwa, oczywiście wszystko jest też dobrze, gdy mamy przewody rozruchowe, gdy rozrusznik jest sprawny, bo sytuacja, gdy nie mamy przewodów, czy też gdy rozrusznik nam odmówi posłuszeństwa, zmusza nas do użycia drugiej metody, mniej zalecanej przez mechaników i fachowców. To jest metoda oczywiście na pych, gdy mamy kogoś, kto może popchnąć nas lub linka holownicza, tak zwany hol, możemy też uruchomić samochód. Oczywiście, tak jak powiedziałem, mniej zalecane, ale jesteśmy czasami do tego zmuszeni. Jak to prawidłowo wykonać? Włączamy stacyjkę w pozycję praca, włączamy drugi bieg i po osiągnięciu 10-15 km na godzinę po prostu puszczamy sprzęgło i patrzymy, jak silnik reaguje. Jak uruchomi się, jest wszystko w porządku, możemy udać się, no, w tym wypadku do mechanika w celu usunięcia usterki, prawda? Dlatego
Nie jest to trudne, ale zdecydowanie mniej polecane. A teraz kilka filmików znalezionych w sieci. Zapraszam. Szanowni Państwo, w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że z takimi niespodziankami nie będą Państwo musieli się borykać, a gdyby przyszło, będą Państwo wiedzieli, co zrobić. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.